Mamy tutaj kolejne zadanie, w którym trzeba uprościć pewne wyrażenie. No, i jest to okazja do tego, żeby przećwiczyć na konkretnym przykładzie znajomość różnych własności potęgowania, które już poznaliśmy w poprzednich filmach. Jak zwykle zachęcam cię do zatrzymania odtwarzania filmu i podjęcia próby rozwiązania tego zadania samodzielnie, zanim zobaczysz moje rozwiązanie. No dobrze, no to ro robimy. Zacznę od tego, że będę na razie oddzielnie licznik i oddzielnie mianownik przekształcał. Może użyję do tego różnych kolorów. W liczniku mam 9 razy P do potęgi 2 trzeciej. Mogę napisać, że to jest 9 do potęgi 2 trzecie razy P do potęgi 2 trzecie. Dlatego, że jak mam iloczyn dwóch czynników podniesionych do jakiegoś wykładnika, no to wiemy, że to jest to samo, co podnieść każdy z tych czynników oddzielnie do tego wykładnika, a następnie je pomnożyć. No dobrze, a mianownik zapiszę w ten sposób, że to jest 4P do potęgi trzeciej i to całe do potęgi 1 druga. No tutaj to nawet niczego nie przekształciłem, tylko po prostu zapisałem to samo w innej postaci. Wiemy, że pierwiastek drugiego stopnia to jest to samo, co podnieść to wyrażenie pod pierwiastkiem do potęgi jedna druga. To jest inny sposób zapisania tego samego. No dobrze, przekształcajmy dalej. Tutaj teraz taka ogólna wskazówka. Ja tutaj mam 9 do potęgi 2 trzecie. Zajmijmy się teraz tym. Często bywa tak, że takie... Wyrażenia, gdzie mam jakąś liczbę podniesioną do jakiegoś wymiernego wykładnika, dają się uprościć. No nie zawsze, ale czasami się dają uprościć, wtedy kiedy się zapiszę je jako wyrażenia potęgowe o najmniejszej możliwej podstawie. No i co mam na myśli o najmniejszej możliwej podstawie? Czasami jest tak, że ta liczba, która ta jest, jest potęgą jakiejś liczby. No i w tym wypadku tak jest, bo 9 to jest to samo co 3 do kwadratu. Więc mogę zapisać to wyrażenie potęgowe za mocą podstawy 3. No w jaki sposób? No skoro 9 to jest 3 do kwadratu, no to mogę zastąpić 9 przez 3 do kwadratu. No i to jest podniesione do potęgi 2 trzecie, tak jak było. No i zobaczymy za chwilę, że w tym wypadku takie zapisanie tego pozwoli nam to trochę uprościć. Dobrze. Razy p do potęgi 2 trzecie to przepisuję bez zmian, a w mianowniku znowu skorzystam z tego, że tutaj mam iloczyn dwóch czynników do jakiegoś wykładnika, czyli napiszę, że to jest 4... Do potęgi 1 druga razy P do trzeciej do potęgi 1 druga. Znowu ta sama własność, z której korzystałem przekształcając licznik tutaj w pierwszym kroku. No dobrze. Co mogę z tym dalej zrobić? Teraz mam 3 do potęgi drugiej i do potęgi 2 trzecie. Jak mam takie wyrażenie potęgowe, że jest jakaś podstawa do potęgi i to całe jeszcze do jakiejś potęgi, no to wiemy, że to będzie 3 do wykładnika, który jest iloczynem tych wykładników, czyli 3 do potęgi 2 razy 2 trzecie, to będzie 3 do potęgi 4 trzecie. To jest pomnożone przez p do potęgi 2 trzecie, na razie to przepiszę bez zmian, a w mianowniku mam 4 do potęgi 1 druga, to jest pierwiastek z 4, czyli po prostu 2, razy p, no i znowu tutaj muszę pomnożyć te wykładniki, tak samo jak tutaj pomnożyłem, czyli 3 razy 1 druga, to będzie 3 drugie. No wygląda to coraz lepiej. No będę to dalej przekształcał. 3 do potęgi 4 trzecie, może tym się teraz zajmę na razie. Czyli co to jest 3 do potęgi 4 trzecie. Przypomnijmy sobie, co to znaczy taki wymierny wykładnik. To znaczy, że trzeba wziąć 3 do potęgi czwartej i wyciągnąć piasek trzeciego stopnia z tego. Na no 3 do potęgi czwartej to jest 3 razy 3, razy 3 i razy 3. No czyli widzimy, że to jest to samo, co pierwiastek trzeciego stopnia, bo mogę te trzy trójki zapisać jako iloczyn 3 do trzeciej i razy 3. Czyli trzy trójki jako 3 do trzeciej 3, jeszcze jedna trójka zostaje. No a to znowu jest pierwiastek trzeciego stopnia z 3 do trzeciej razy pierwiastek trzeciego stopnia z trzech, a pierwiastek trzeciego stopnia z 3 do trzeciej to jest po prostu 3. No bo co to za liczba, która podniesiona do potęgi trzeciej da 3 do trzeciej? No 3. Albo inaczej to jest 3 do trzeciej do potęgi 1 trzecia. 3. 3 razy 1 trzecia to jest wykładnik 1. Czyli to po prostu 3 razy pierwiastek trzeciego stopnia z trzech. Czyli tak jak obiecałem, to mogę zapisać w takiej postaci, że to jest 3 razy pierwiastek trzeciego stopnia z trzech. No wydaje mi się, że to jest prostsze. Na ile to jest prostsze, to jest kwestia gustu, ale wydaje mi się, że 3 razy pierwotnego trzeciego stopnia z 3 to jest prostsza postać niż 9 do potęgi 2 trzecie. No dobrze. I teraz mamy to pomnożone przez P do potęgi 2 trzecie. Przepisałem. No i teraz powinien dopisać tutaj mianownik, ale zamiast dzielić, ja po prostu pomnożę przez odwrotność tego, co tu jest w mianowniku. Czyli napiszę, że to jest razy odwrotność dwójki, to jest 1, druga, i razy odwrotność P do 3, drugich. No a odwrotność p do 3 drugich to jest p do minus 3 drugie. Dlaczego? No dlatego, że jak bierzemy odwrotność takiego wyrażenia potęgowego, no to trzeba po prostu zmienić znak tej potęgi, znak tego wykładnika na przeciwny. Czyli to będzie tyle. No i teraz mogę napisać, że to się równa. Tutaj mam 3 razy pierwiastek trzeciego stopnia z 3, razy 1 druga, to może... Tę jedną, drugą od razu tutaj też napiszę po prostu dopisując tutaj dwójkę w mianowniku. No to mam taki czynnik liczbowy, a następnie będę miał P w jakiejś potędze, dlatego że te dwa czynniki mogę zebrać do jednego, bo mam to, tę samą podstawę, więc mogę po prostu dodać wykładniki do siebie. No jaka będzie suma tych wykładników? No to będzie po prostu 2 trzecie. Odjąć 3 drugie. No to muszę wykonać. Może tutaj sobie napiszę, ile to jest 2 trzecie odjąć 3 drugie. Odejmowanie ułamków. Wspólnym mianownikiem będzie 6, czyli to jest 4 szóste odjąć 9 szóstych, to jest minus 5 szóstych. Czyli ostatecznie mogę napisać, że to jest 3 pierwiastki trzeciego stopnia z 3 podzielone przez 2 i razy P do potęgi minus 5 szóstych. Czyli to wyrażenie, od którego zaczęliśmy, można uprościć i zapisać je w takiej postaci. No jest o tyle prostsze, że mamy tutaj pewien czynnik liczbowy razy P jakiegoś wykładnika.